A teraz będzie modlitwa jednocześnie o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Dlatego proszę, uklęknijcie teraz wszyscy. Trwajcie w skupieniu. Możecie w sercu też poprosić Pana o Jego łaskę, uzdrowienie duchowe, fizyczne dla siebie, dla swoich bliskich. A proszę kapłanów, żeby dalej też wznosili swoje dłonie nad wami, żeby błogosławili, żeby modlili się o to, żeby Pan was uzdrawiał przez serce Maryi i świętego Józefa. Także nie lękajcie się. Miejcie otwarte serce. Ufaj. Otwórz jeszcze bardziej swoje serce. Nie zamykaj, bo będziesz żałować, żałowała. Ale kiedy będziesz miał otwarte serce, kiedy będziesz miała otwarte serce, zobaczysz wielkie dzieła Boga. Panie, dotykaj swoje chore dzieci, które chorują na duszy i ciele, które chorują emocjonalnie i psychicznie. Dotykaj ich wszystkich, Panie. Niech Twoja chwała się objawi. Niech objawia się moc Twojego krzyża. Niech objawi się moc również niepokalanego serca Maryi. Niech objawi się wstawiennictwo świętego Józefa, a także świętego brata Andrzeja z Montrealu. Rio meleś, ale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 l
Ehe solo velachol, aria fala mechenoi, aria le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 l
Adonai Maria, Adonai Maria, Arachenuchenu Maria, Aria. Przyjdź Duchu Święty w tym tchnieniu i uzdrawiaj również poprzez łaskę spoczynku, która jest związana z uzdrawianiem. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, prosimy Cię. Kyrio Shalametele. Ala Kyrio. Przyjdź Duchu Święty. Ela Maria le fara le. Przyjdź Duchu Święty. Prosimy Cię, przyjdź Panie nasz i Boże. Bez Ciebie nie możemy nic, a z Tobą możemy wszystko, co dobre i piękne. Ala Maria, co Boże, co Jezusowe. Teraz Pan Jezus też przez świętego Józefa uzdrawia osoby, które mają silne stany lękowe, silne nerwice, depresje. Pan uzdrawia. Też również z tym łaską uzdrowienia jest związany dar łez. Dar takiego głębokiego płaczu. Pan uzdrawia osoby zranione przez swoich bliskich, przez swoich rodziców, przez swoich ojców, przez swoje mamy, przez swoich braci i siostry. Pan uzdrawia także tych, którzy są zranieni jako rodzice przez swoje dzieci. Pan uzdrawia też tych, którzy są zranieni emocjonalnie przez swoich małżonków, przez swoje żony, przez swoich mężów. Pan uzdrawia też osoby, które zostały odrzucone od poczęcia, od chwili swoich narodzin, albo kiedy były w łonach swoich matek. Jest kilka także osób, które miały zginąć poprzez grzech aborcji, ale Pan Jezus was przez Maryję uratował, zachował od aborcji. Żyjecie, bo Pan was uratował. Powstrzymał waszych rodziców, wasze matki od tego grzechu aborcji. Pan uzdrawia Krysię, Pan uzdrawia Paulinę, Pan uzdrawia Lilię, Pan uzdrawia Lucynę. Pan uzdrawia Józefa. Pan uzdrawia Urszulę. Pan uzdrawia Klarę. Pan uzdrawia też osoby, które cierpią na autyzm. Dzieci, które cierpią na autyzm.
Ale Pan uzdrawia Ciebie też ze schizofrenii. W ciągu tych dni, aż do świąt, Pan uzdrowi Cię z tej choroby, będziesz całkowicie uzdrowiona ze schizofrenii. Ale Maria lej hare. Pan jest też uzdrawia osoby, które mają w sobie, w swoim sercu dużo smutku, bólu, mają myśli samobójcze, mają myśli pełne rozpaczy. Pan was tego uzdrawia i uwalnia. Na początku tego roku jedna dziewczyna, która tu jest, okaleczała się i chciała popełnić samobójstwo, ale Maria ciebie od tego zachowała. Maria cię uratowała. Maria cię uratowała. Kyrias. Jeszcze się z tego nie spowiadałaś. Idź do spowiedzi. Wyspowiadaj się ze wszystkich grzechów twojego życia i z tej próby samobójczej. Kepatilesz. Kepatilesz. Halachidias. Pan Jezus też uzdrawia, tak jak to było w świadectwach, wiele osób, które są niepłodne. Halachalachala. I też w ciągu tego okresu do świąt będzie wiele poczęć. Będzie wiele dzieci. Kyrios, 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 Kyrios. A ta siostra, która została uzdrowiona dzisiaj, została uzdrowiona wcześniej w ciągu tych ostatnich kilku tygodni, która złożyła świadectwo, to Pan Jezus prosi Ciebie i Twojego męża, żebyście przyjęli w sumie czworo dzieci. Czyli to było pierwsze, a jeszcze będzie troje. Syria, Selema, Shala, 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 Syria, 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 Syria. Też dzisiaj jest wiele uzdrowień już, tak, już od początku spotkania i teraz też wiele uzdrowień z chorób po ludzku nieuleczalnych, nowotworowych i wszystkich innych, które są nieuleczalne. I Pan uzdrawia teraz. Tak jak to było jeszcze na początku spotkania, Święty Józef w imieniu Chrystusa czyni znak krzyża na czołach tych osób, które chorują na te choroby. Kircha Dias, przyjdź Duchu Święty. Ciebie Chrystus dotyka przez Świętego Józefa i Ciebie też. I Ciebie również. Przyjdź Duchu Święty przez dotknienie. Kyrios, Alachana. I te osoby, które są uzdrawiane przez wstawiennictwo Świętego Józefa, wszystkie te osoby czują ciepło w chorych miejscach, a jeżeli są osoby, które są uzdrawiane właśnie, bo te całe ich ciała są chore, to czują ciepło na całym ciele. To jest znak, że to Ciebie dotyczy, że to Was dotyczy. Amalaj, helo, hele, helo. Pan uzdrawia osoby chore na wątrobę, chore na nerki, chore na żołądek, chore na płuca, chore na tarczycę, chore na przysadkę mózgową. Znaczy na choroby związane z przysadką mózgową. I osoby, które mają guzy w głowie. Pan uzdrawia także dzieci, które tutaj są. Pan błogosławi wasze dzieci, uzdrawia dzieci, które tutaj są i które są w waszych domach, za których się modlicie, za których się wstawiacie. Szczególnie teraz jest uzdrawiany mały chłopczyk, który tutaj jest. Pan uzdrawia twojego syna. Nie bój się. On już jest zdrowy. Już teraz jest zdrowy. Już jest zdrowy. Tak, nie bój się łez. Nie bój się dziękować Chrystusowi, bo on uzdrawia twojego syna. Już uzdrowił twojego syna. Amelehe shalachalalai. Adonai macheshalai helelele. Tadeusz jest teraz uzdrawiany. Jantes jest teraz uzdrawiany. Echamelecheloi. Danusia jest teraz uzdrawiana. Dorota jest teraz uzdrawiana. Hypashi. Ewa jest teraz uzdrawiana. I także Emanuela jest teraz uzdrawiana. Hymetusz. A teraz, kiedy my jeszcze uczynimy na końcu znak krzyża, my kapłani, to przez to błogosławieństwo również będzie związana łaska spoczynku i w spoczynku Pan również dokona uzdrowień duszy i ciała za wstawiennictwem Świętego Józefa. W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Także kilka osób teraz, które spoczęło, będzie miało spoczynek bardzo głęboki, właśnie związany z uzdrawianiem fizycznym, duchowym, więc te osoby nie wybudzą się na błogosławieństwo, więc trzeba będzie je zabrać do autokarów, tak żeby się nie martwić, żebyście te osoby w głębokim spoczynku uzdrawiającym, uzdrowienie, tak, przez które Chrystus uzdrawia, więc weźcie do autokarów i te osoby obudzą się w autokarze. I będą bardzo radosne z tego, co Chrystus dla nich uczynił. Nie będą w stanie też powstrzymać tej radości i tej euforii. To będzie też kolejny znak, że Pan je uzdrowił. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Maryjo, uzdrowienie chorych. Święty Józefie. Święty bracie Andrzeju. Teraz proszę jeszcze powstańcie i będzie jeszcze krótka modlitwa w trójkach modlitewnych. Dobierzcie się teraz trójki modlitewne. Dobierzcie się w trójki modlitewne, dobrze, także... Także tak, po trzy osoby, nie po dwie, nie po cztery, no chyba, że nie będzie innego rozwiązania, no to wtedy tak. Ale najlepiej po trzy osoby, żeby powstały takie diakonie modlitwy wstawienniczej. Jak się jeszcze nie znacie, no to wiadomo, jeszcze zapytajcie się o imię tej osoby, jeżeli nie wiecie, nie znacie. Także taka zachęta, drodzy, jeszcze wytrwajcie jeszcze do końca. Wiem, że jesteście zmęczeni, utrudzeni, ale jeszcze trochę. Taka ofiara jeszcze dla Pana Jezusa. Wytrwajcie do końca, jeszcze trochę. I teraz zapytajcie się, właśnie każdy powie w tej trójce modlitewnej o intencje, bo dużo było dzisiaj różnych intencji takich, o uzdrowienie, uwolnienie, ale teraz jeszcze wasze prywatne. Wypowiedzcie je śmiało jeszcze. Może ktoś się chce jeszcze modlić za rodzinę, za męża, nie wiem, za dziecko jeszcze, o pracę. O inne jeszcze łaskę, łaskę nawrócenia, przypuśćmy męża czy syna. Powiedzcie śmiało te intencje. Chyba, że ktoś powie, ja mam w sercu, nie chcę powiedzieć tego na zewnątrz, na głos. Nawet jeżeli ktoś by miał powiedzieć tylko żartem, chcę, żeby Pan Jezus tak mnie napełnił, żebym wyszedł stąd radosny. Bo do tej pory byłem smutny. Nawet taka intencja prosta też może być. I teraz się za siebie głośno módlcie, za siebie nawzajem. Wołajcie do Pana, dołajcie do świętego Józefa za jego wstawiennictwem. Ala Maria Shalei Malahaloi Adonai Ala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 l
Maria, Hamashia, Leleleleia Maria. Maria, 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 Leleleleleia. Santa Maria, Leleleleleia. Achame, Leleleleleia, Arialei, Arialei. Amachele, Folame, Haloi. Adonai, Leleleleleia, Shalai. Teraz w tej chwili modlitwy po raz pierwszy będą miały spoczynek osoby, które nigdy nie miały spoczynku. Teraz w tym momencie te osoby, które nigdy nie miały spoczynku, teraz będą miały. Jako znak, że Pan wysłuchał tych osób, tych modlitw. Amel, hamel, hamel, hamel. Alelelelelelele, shaloi, hane. Halame, halame, halame. Tak, Pan daje osobom pierwszy raz spoczynek, które nigdy go wcześniej nie miały. Jako znak właśnie, powtórzę, wysłuchał je. Aria macha, le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 l
Halle, halle,
Amanon. Jest tak, że muczy się dalej, jest takie poznanie, że jedna z kobiet, matek, modli się za swojego syna, który jest teraz w pracy, ale który jest niestety narkomanem. I teraz, kiedy modlimy się, to twój syn jest w pracy uwalniany. On się teraz trzęsie. Teraz on w pracy płacze. Nie wie czemu, ale ty już wiesz czemu, bo Pan go uzdrawił. Pan go teraz w tym momencie uwalnia. Ariale szalma hele folole, le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 , Adonai, 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 alafele holokai. Jeden z kapłanów jest teraz uzdrawiany z poważnych problemów układu pokarmowego, z częstych bólów żołądka, z częstych bólów brzucha. Pan jest też uwalnia jednego z kapłanów od nałogu palenia. Od tej pory będziesz od tego całkowicie wolny, bo Pan wie, że nie chcesz już palić. Pan Jezus uzdrawia Anitę, która ciężko choruje na sprawy kobiece. Pan Jezus uzdrawia też Leszka. Pan Jezus uzdrawia Leszka z choroby urologicznej. Pan Jezus uzdrawia kobietę, która traci powoli wzrok i odzyskasz całkowicie wzrok. Całkowicie. Nigdy nie będziesz już chorować na oczy. Amalaj, haluj, amaluj, amaluj. Silifaterias. Ishola beltele. Adonai, Adonai. Jest osoba, która zbankrutowała. Miała dużą firmę motoryzacyjną. Mężczyzna, który prowadził tą firmę, zbankrutował. Pan mówi, oddaj mi swoje serce. Nie martw się o to, co straciłeś. Daj mi swoje serce, a ja zatroszczę się o ciebie i twoją rodzinę. I sili fitish, sili fala. Hala, 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 hala. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz sobie jeszcze uczyńcie znak krzyża na czole wzajemnie. Chcecie sobie ze mnie też powiedzieć, nie bój się, ufaj Bogu. Bóg cię wysłuchał. Bóg dał ci o wiele więcej, niż prosiłeś.